zagraliśmy przedstawienie Biesy w reżyserii Jarosława Gajewskiego, naszego opiekuna roku. Była taka scena, że coś tam się działo na scenie, na głównej scenie. I potem został Tomek Kowalski jako narrator całego spektaklu na scenie, a ja z Maćkiem Makowskim, on grał Liputina, ja Kiriłowa, wchodziliśmy od widowni z prawej strony, jest takie wejście z foyer, takie drzwi są. I tam te drzwi były zamknięte i na pewien sygnał my wchodziliśmy, jakby przeszkadzaliśmy Tomkowi Kowalskiemu na scenie, z impetem wchodziliśmy z Maćkiem Makowskim i Maciek mówił, że tu gościa, przeprowadziłem gościa, jakby się wpakowywaliśmy tam do niego. No i tak zawsze było i tam wchodziliśmy zawsze po takim dźwięku. Oto nasz dźwięk, wchodzimy, o, przeprowadziłem gościa, mówił Maciek. Dobrze. I był raz taki spektakl, że stoimy w tym foyer, czekamy na wejście, tam taki półmrok panował i tak czekamy. I Maciek mówi, te horrory to są niesamowite. Co? Pytam ja. Te horrory, te zombie, trupy tak chodzą, tak powoli, a te ofiary tak szybko uciekają i tak zawsze je złapią, te potwory, te zombie złapią te ofiary. Że to jest dziwne. No dziwne, mówię, nie? Maciek na to, bo oni tak nieustępliwie tak idą. Ja nie dosłyszałem. Co? Nieustępliwie. Co? Nieustępliwie. I nagle łapiemy się. Jest taka cisza, jak tutaj podczas tego nagrania teraz. Drzwi się przed nami otwierają i Tomek Kowalski. Paweł Koślik, Akademię Teatralną ukończyłem w 2003 roku. W momencie, kiedy zaczynałem moje studia, to jest rocznik 98-99, właśnie było otwarcie Teatru Collegium Nobilium. Teraz mija 20 lat. Teatrze Collegium Nobilium w 20. rocznicę otwarcia. Życzę ci 100 lat.